Cześć, witaj na kanale Astro Hobby. W języku angielskim występuje idiom A watched pot never boils, co tłumaczy się na czekającemu czas się dłuży. Ale jeżeli przetłumaczylibyśmy to dosłownie, to sens byłby taki, że oglądane garnki nigdy się nie gotują. I tutaj ukryte jest całe clue dzisiejszego tematu. Wiesz dokładnie, jak wygląda wrząca woda, prawda? Ale założę się, że nie wiesz, jak to wygląda w kosmosie. Zapraszam na przegląd kilku codziennych rzeczy, które w warunkach mikrograwitacji wyglądają zupełnie inaczej niż na Ziemi. Spróbuję również wyjaśnić, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Zapraszam do oglądania. Na Ziemi gotująca się woda tworzy tysiące maleńkich bąbelków pary. W przestrzeni kosmicznej natomiast powstaje jeden gigantyczny falujący bąbel. Dynamika płynów jest tak złożona, że fizycy nie byli pewni, co stanie się z wrzącą wodą w warunkach mikrograwitacji, dopóki eksperyment nie został ostatecznie przeprowadzony w 1992 roku na pokładzie promu kosmicznego. Następnie fizycy zdecydowali, że prostsze oblicze wrzenia w przestrzeni kosmicznej prawdopodobnie wynika z braku konwekcji i wyporu, dwóch zjawisk spowodowanych grawitacją. Na Ziemi efekty te powodują zawirowania, które obserwujemy w naszych czajnikach. Z tych wrzących eksperymentów można się wiele nauczyć. Według NASA Science News, nauka o tym, jak ciecze gotują się w przestrzeni kosmicznej, doprowadzi do bardziej wydajnych systemów chłodzenia dla statków kosmicznych, a to może być również stosowane pewnego dnia do projektowania elektrowni dla stacji kosmicznych, które wykorzystują światło słoneczne do gotowania cieczy w celu wytwarzania pary, która następnie obróciłaby na przykład turbinę do produkcji energii elektrycznej. Astronauci mogą śmiać się w kosmosie ile tylko chcą, ale akt płaczu jest zupełnie inny bez grawitacji. Kanadyjski astronauta Chris Hadfield, zapytany czy może płakać w kosmosie, odpowiedział: "Twoje oczy łzawią, ale łzy trzymają się jak płynna kulka, która cały czas rośnie." O ile astronauta nie wytrze tej wody, łzy w kosmosie mogą utworzyć gigantyczną zbitkę, która może oderwać się od oka. Więc w kosmosie możesz faktycznie obserwować, jak kulka twoich łez unosi się w powietrzu. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś pisać długopisem do góry nogami, to wiesz, że to raczej nie działa. Tusz potrzebuje grawitacji, by wypłynąć. Astronauci ze Stanów Zjednoczonych i kosmonauci z Rosji początkowo używali w kosmosie ołówków mechanicznych. Następnie w 1965 roku firma Fisher Pen Company opatentowała pióro, którego wkład jest pod ciśnieniem azotu. Ciśnienie to popycha tusz w kierunku końcówki, dzięki czemu pióro działa nawet wtedy, gdy jest odwrócone do góry nogami, w ekstremalnych temperaturach lub pod wodą. Pióra te są używane do dziś. Na Ziemi płomienie wznoszą się, w przestrzeni kosmicznej natomiast poruszają się na zewnątrz od swojego źródła we wszystkich kierunkach. A oto dlaczego. Im bliżej jesteś powierzchni Ziemi, tym więcej jest cząsteczek powietrza, dzięki grawitacji planety, która je tam przyciąga. I odwrotnie, atmosfera staje się coraz cieńsza w miarę przemieszczania się w pionie, co powoduje stopniowy spadek ciśnienia. Różnica ciśnienia atmosferycznego na wysokości około 2 cm, choć niewielka, jest wystarczająca do ukształtowania płomienia świecy. Ta różnica ciśnień wywołuje efekt zwany konwekcją swobodną. Gdy powietrze wokół płomienia nagrzewa się, rozszerza się, stając się mniej gęstym niż otaczające je zimne powietrze. Gdy cząsteczki gorącego powietrza rozszerzają się na zewnątrz, cząsteczki zimnego powietrza odpychają się od nich. Ponieważ w dolnej części płomienia znajduje się więcej cząsteczek zimnego powietrza napierających na gorące cząsteczki, niż w jego górnej części, płomień napotyka mniejszy opór w górnej części i tak unosi się do góry. Kiedy jednak nie ma grawitacji, rozszerzające się gorące powietrze napotyka jednakowy opór we wszystkich kierunkach, więc przemieszcza się sferycznie na zewnątrz od swojego źródła. Astronauci nie mogą używać zwykłych rzeczy takich jak chleb czy sól. Na przykład chleb może powodować okruchy, które mogą uszkodzić sprzęt lub przypadkowo zostać wdychane przez astronautów. Dlatego od lat 80. stosuje się tortille. Sól i pieprz zostały również zakazane ze względu na ich zdolność do unoszenia się i potencjalnego uszkodzenia sprzętu lub dostania się do ust, uszu bądź nosa astronautów. Na szczęście NASA opracowała płynne wersje jako zamienniki.
Jedynymi ludźmi, którzy kiedykolwiek delektowali się chlebem w kosmosie, byli astronauci z misji Gemini 3 w 1965 roku. John Young przemycił na pokładzie kanapkę spekulowaną wołowiną. 30 lat eksperymentów wykazało, że kolonie bakterii rosną znacznie szybciej w przestrzeni kosmicznej. Na przykład kolonie Astro E. coli rosną prawie 2 razy szybciej niż ich ziemskie odpowiedniki. Co więcej, niektóre bakterie stają się bardziej śmiercionośne. Kontrolowany eksperyment przeprowadzony w 2007 roku przetestował wzrost salmonelli na pokładzie promu kosmicznego Atlantis. Wykazał, że środowisko kosmiczne zmieniło ekspresję 167 genów bakterii. Badania przeprowadzone po locie wykazały, że te zmiany genetyczne sprawiły, że salmonella prawie 3 razy częściej wywoływała choroby u myszy niż bakterie kontrolne hodowane na Ziemi. Istnieje kilka hipotez na temat tego, dlaczego bakterie rozwijają się w nieważkości. Mogą po prostu mieć więcej miejsca do wzrostu niż na Ziemi, gdzie mają tendencję do zbijania się w grudki na dnie szalek Petriego. Jeśli chodzi o zmiany w ekspresji genów u salmonelli, naukowcy uważają, że mogą one wynikać z reakcji stresowej białka zwanego HFQ, które odgrywa rolę w kontrolowaniu ekspresji genów. Mikrograwitacja wywiera naprężenie mechaniczne na komórki bakteryjne poprzez zmianę sposobu, w jaki płyny poruszają się po ich powierzchni. W odpowiedzi na to białko HFQ wchodzi w rodzaj trybu przetrwania, w którym czyni komórki bardziej zjadliwymi. Ucząc się, jak salmonella reaguje na stres w przestrzeni kosmicznej, naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się, jak może ona radzić sobie z sytuacjami stresowymi na Ziemi. HFQ może przechodzić podobną reakcję stresową, na przykład gdy salmonella jest atakowana przez układ odpornościowy człowieka. Ponieważ brak grawitacji oznacza brak siły wyporu, nic nie wypycha w kosmos bąbelków gazu z napojów gazowanych. Oznacza to, że bąbelki dwutlenku węgla po prostu zatrzymują się w napojach gazowanych i piwach, nawet gdy znajdują się w brzuchach astronautów. Rzeczywiście, bez grawitacji astronauci nie mogą wydmuchać gazu, co sprawia, że picie napojów gazowanych jest wyjątkowo niekomfortowe. Na szczęście firma z Australii stworzyła napój, który będzie idealny do odpoczynku podczas lotów kosmicznych. Piwo kosmiczne Vostok 4 Pint Stout jest bogate w smaku, ale słabo gazowane. Co ciekawe, kwiaty uprawiane w przestrzeni kosmicznej wytwarzają różne związki aromatyczne, a co za tym idzie, pachną zdecydowanie inaczej niż na Ziemi. Dzieje się tak dlatego, że olejki lotne wytwarzane przez rośliny, które są nośnikami zapachu, są silnie uzależnione od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i wiek kwiatu. Biorąc pod uwagę ich delikatność, nie jest zaskakujące, że mikrograwitacja może mieć wpływ na produkcję olejków. Zapach zwany nie z tego świata, wyprodukowany przez odmianę róży zwaną Overnight Sensation, która w 1998 roku poleciała na pokładzie promu kosmicznego Discovery, został później przeanalizowany, powielony i wykorzystany w perfumach Zen sprzedawanych przez japońską firmę Shiseido. Jak mówiłem w kontekście płomieni, warunki mikrograwitacji oznaczają brak naturalnej konwekcji. Oznacza to, że ciepło ciała nie unosi się ze skóry, więc ciało stale się poci, próbując się ochłodzić. Co gorsza, ponieważ ten stały strumień potu nie kapie ani nie wyparowuje, po prostu się gromadzi. Wszystko to sprawia, że podróż w zaświaty jest bardzo wilgotna. Nieważkość przygniata gałki oczne astronautów, zaciemniając ich wzrok. Tylne części oczu niektórych astronautów spłaszczają się, podczas gdy inni doświadczają obrzęku stanów nerwu wzrokowego, które na Ziemi wynikają z nienormalnie wysokiego ciśnienia płynu w głowie. Dzieje się tak z podobnych powodów w środowisku kosmicznym o zerowej grawitacji. Bez siły ciążenia skierowanej w dół, płyny ustrojowe unoszą się wyżej niż normalnie, więc w czaszce napierającej na oczy jest więcej płynu niż zwykle. Chociaż efekt ten wpłynąłby negatywnie na widzenie większości ludzi, to osoby krótkowzroczne, których oczy są normalnie nadmiernie rozszerzone, otrzymaliby poprawę widzenia dzięki efektowi spłaszczenia gałki ocznej. Obrzęk nerwu wzrokowego nikomu jednak nie pomoże, a nieleczony może nawet spowodować ślepotę. Zatem problemy z gałką oczną mogą być czynnikiem ograniczającym czas trwania przyszłych misji na Marsa i poza niego. Tymczasem, dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału do końca,
Zapraszam do sprawdzenia innych materiałów oraz odwiedzenia moich social mediów, by być stale na bieżąco z moimi produkcjami. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym materiale.